Widajcie, moi drodzy, jakoś dzisiaj źle spałem. Jeżeli zdążę z tym filmem na 15, to wiedzcie, że to była ciężka walka. Jeżeli nie, sorry. Ale nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia, bo dziś mam dla Was rzeczy, które koniecznie musisz zrobić, zanim zaczniesz miksować utwór. Także, jak chcecie, to zostawcie suba na kanale i powiedziałbym, że przechodzimy od razu do ripera, bo istotnie tak stanie się, ale trochę później. Pierwsza rzecz dzieje się w zasadzie poza riperem i pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, zanim w ogóle zaczniesz miksować swój utwór to wtyczyć sobie wizję tego, jak twój utwór będzie brzmiał. I teraz pytanie, jak to zrobić? Czy po prostu wymyślić sobie to z głowy? Nie, jest prostszy sposób i są to ścieżki referencyjne. Czyli takie utwory, których brzmienie ci się podoba i do których możesz sobie porównywać swój miks i sprawdzać, czy on brzmi dobrze. Natomiast jeżeli miksujesz utwór dla kogoś, to masz trochę łatwiejszą sprawę, bo możesz po prostu artystę, który ci zleca miks, zapytać o referencję, spytać po prostu, jakie brzmienie ci się podoba, czy masz jakieś przykładowe utwory, które możesz podesłać i po prostu, generalnie, co chcesz w finalnym brzmieniu uzyskać. I to naprawdę. Naprawdę bez tego nie zaczynajcie miksu. Zdarzyło mi się czasem, że ktoś nie był zbyt konkretny w sprawach oczekiwań, i dopiero po pierwszej wersji mówił ok, nie tak, myślałem o czymś innym, i po prostu, jeżeli dostaniecie na starcie wytyczne, i właśnie najlepiej utwory przykładowe, no to. Ta praca będzie mogła od początku zmierzać w takim wiecie właściwym kierunku. No i praca z takimi utworami referencyjnymi powinna wyglądać w ten sposób, że po prostu zanim jeszcze zasiądziecie do miksu, zanim w ogóle odpalicie sobie swój DAW, to po prostu osłuchajcie się z tymi referencjami. Przesłuchajcie każdy z utworów wzorcowych tak z dwa razy, tak szczegółowo, jednocześnie zastanawiając się na przykład, ile jest tutaj basu, czy kick drum jest głośny, czy na przykład cichy, czy wokale w stosunku do bitu są bardzo, bardzo z przodu, czy może są trochę wycofane. No wiecie, generalnie skupcie się po prostu na tym, jak to finalnie ma brzmieć. Potem zasiądźcie sobie do miksu i potem, kiedy będziecie zbliżali się do końca, albo kiedy będziecie już masterować, to wróćcie sobie jeszcze raz do referencji i zróbcie sobie takie porównanie A-B. Na zasadzie 20 sekund utworu referencyjnego i powrót, odsłuchanie 20 sekund mojego miksu. Potem 20 sekund innej referencji i potem znowu powrót i przesłuchanie krytyczne mojego miksu porównanie, czy wszystko jest. OK, Czy może coś wypadałoby zmienić, bo odstaje od referencji? A jeżeli zgitno, to wiecie. Tyk pik render i mamy gotowy utwór. No ale OK, przy drugiej sprawie już wchodzimy do reapera, zakładając, że... Mamy już albo wytyczne od kogoś, komu miksujemy utwór, albo wybraliśmy sobie swoje własne utwory wzorcowe, do których się porównujemy i wiemy już, jak utwór będzie brzmiał, to robimy jedną podstawową na początku rzecz, a mianowicie mając projekt. Wiadomo, fajny projekt, nic nie jest nagrane na przesterze, wszystko jest git, ale bit jest pobrany z YouTube'a w jednej ścieżce, to po prostu Zaznaczcie sobie wszystkie, wszystkie ścieżki i ściszcie je o jakieś, no nawet 9 dB. Na pytanie, dlaczego no, na standardowej głośności mogę Wam puścić na razie sam beat, popatrzcie sobie na master i zobaczcie, co będzie się tutaj działo. Jak widzicie, nie mamy żadnego headroomu, czyli żadnych decybeli w zapasie, a będzie to istotne w masteringu, ale co gorsza, sam bit jest po prostu za głośno, on zaczyna się przesterowywać. Jeżeli chcemy tego uniknąć, to na starcie dbamy o. Nie będę wchodził w temat, że gain staging i takie sprawy, po prostu sobie ściszcie to wszystko, potem przemiksujcie i dzięki temu zobaczycie, że. Przy podejściu do masteringu, jak uda Wam się zachować jeszcze tak z 6 dB zapasu, to będziecie mogli z tego utworu wyciągnąć o wiele, wiele więcej, niż gdybyście od startu zaczęli miksować na zagłośnych ścieżkach, które jeszcze będą się przesterowywać. Okej, okay, to rzecz trzecia. Ustawiłem sobie już wyjściową głośność, tak, żeby nic mi się nie przesterowywało, ani tam, się wiecie, nie kotłowało. Natomiast może być tak, że projekt jest po prostu bardzo duży i miałem ostatnią okazję miksować. Ogromny projekt, gdzie nawijało chyba czterech raperów, no i trzeba było jakoś się za to zabrać. I pierwsza rzecz, od której zacząłem, to przesłuchanie tego utworu i Pokatalogowanie sobie ścieżek na zasadzie, co jest refrenem, co jest pierwszą zwrotką, drugą zwrotką, czy jest jakiś przedrefren, akurat był, co jest przedrefrenem. Następnie wszystkie podbitki, adliby, również lubię to rozdzielać i dzięki temu taki projekt, który z początku wyglądał w ten sposób, zaczął wyglądać w ten sposób. Jak widzicie, potworzyłem sobie tutaj dla wszystkiego foldery. Tak jak mówię, przedrefren, podbitki, Tutaj mamy zwrotki, adliby, refren. No tutaj mam sobie kanały wysyłkowe, to wszystko spakowane jest oczywiście do jednego busa wokalowego. I teraz jak to zrobić? Tak, w wielkim skrócie, ponieważ mam o tym osobny cały materiał, który trwa kilkanaście minut, to po prostu, żeby spakować sobie jakąś ścieżkę, to po prostu tu na liście swoich ścieżek klikam sobie Ctrl i T. I dzięki temu, jak widzicie, pojawi pojawiła się nowa, nienazwana jeszcze ścieżka. Jak kliknę tu na to szare. Ciemno-szare pole, to mogę sobie nadać jej nazwę. To będzie powiedzmy moja zwrotka. I teraz tutaj, jak widzicie, jest taka ikonka folderu. Jak na nią najadę, to pojawia się plus, bo to powoduje, że mogę sobie stworzyć i z automatu dodać do folderu wszystkie ścieżki, które znajdują się poniżej. Oczywiście wszystkich nie chcę, no bo oceniłem sobie, że nie wszystkie to zwrotka. Więc tam, gdzie jest ostatnia ze ścieżek, które chcę mieć w folderze. To klikam również ten, na ten plusik, to na początku mi pakuje do kolejnego folderu, ale klikam znowu i już teraz całą resztę ścieżek wypakowuje mi z tego folderu. Mogę sobie go, żeby wizualnie lepiej wyglądał, też złożyć. Nie zawsze muszę widzieć wszystko, co jest w środku, a jeżeli chciałbym sobie jeszcze jakoś to odróżnić kolorami, to jest coś, czego ja nie lubię, ale jakbyś, wiesz, wzrokowo chciał mieć lepiej, to prawym przyciskiem myszki track color i. Albo na jakiś wybrany przez siebie kolor, albo na jakiś randomowy można sobie to pokolorować. I dla niektórych kolorowanie ścieżek dodatkowo jeszcze pomaga sobie jakoś to skatalogować i tak w głowie wzrokowo ułożyć. Mnie raczej taka pstrokacizna strasznie w ale jakby coś jest taka opcja. No i dobra, sprawa czwarta to sprawa ręcznego wyczyszczenia nagrania ze wszystkich takich dźwięków, które człowiek. Normalnie będąc przy mikrofonie, wydaje, ale których nie chcemy mieć w finalnym utworze. I chodzi tutaj o takie coś jak zbyt głośny wdech, albo sam dźwięk otwarcia ust, który również może się nagrać. I dla przykładu puszczę wam tym razem fragment mojego utworu. Posłuchajcie sobie po jednym zaśpiewaniu w tej przerwie, co słychać. Nie mów, to weź lepienie, to we Słychać, że na końcu wypuszczam powietrze, które jeszcze mi po linijce zostało. Potem otwieram usta i znowu biorę powietrze. I to jest coś, czego absolutnie nie chcemy. Szczerze mówiąc, jest to nawet trochę odpychające dla mnie, a czasem w takich undergroundowych utworach słyszę coś takiego. Więc y, można by na upartego wrzucić tutaj na początek bramkę szumów, czyli po prostu reagatę. Wrzucić ją oczywiście na samą górę. Zaznaczyć sobie ten fragment i puścić go w pętli, i tym suwakiem podjechać tak wysoko, aż będzie nam odcinał te wszystkie względnie ciche mlasknięcia. Natomiast, wiadomo, bramka odpuści, kiedy wchodzi już jakiś wers, kiedy wyczai, że śpiewamy. Natomiast, czasami. To potrafi na przykład bardzo dziwnie pociąć oddechy, które mogą być takie, że zaczynają się cicho, a przed samym słowem są głośne. Coś na zasadzie. I wtedy ten oddech tak zero-jedynkowo w ogóle go nie ma. On w ogóle płynnie nie wjeżdża, tylko nagle się robi. I zaczynamy śpiewać. I to brzmi strasznie dziwnie, dlatego, Niestety trzeba trochę więcej pracy w to włożyć, jeżeli chcemy lepszy efekt osiągnąć i przesłuchać krytycznie nasz utwór, po to, żeby ręcznie te rzeczy wyłapać i je po prostu wyciąć. I w tym momencie, no, ja zrobiłbym coś takiego. Przeciąłbym to tutaj, tutaj do końca sobie dojechał i zrobił takiego o ładnego fejda. I myślę, że na oddech. Chcę, żeby oddech był, w sensie wdech, on dodaje więcej naturalności do naszego wokalu, ale wiadomo, nie chcę, żeby był taki nachalny, nie chcę, żeby było słychać tego, że otwieram usta, więc również sobie robię fade'a. Może nawet takiego. Zmieniamy kształt fadeów poprzez trzymanie kontrola i kliknięcie tutaj. O, właśnie, na to. Dobra, zobaczymy, czy teraz jest lepiej i czy przede wszystkim ścieżka jest o wiele bardziej czysta. Bez lepiej nie Myślę, że jest świetnie. I jeżeli to wszystko już zrobimy, to możemy przejść do takiego miksowania tradycyjnego, czyli po prostu plugin za pluginem, Equalizer Kompresor, DSR, każde gówno, które wam się wymarzy. Natomiast te kroki, czyli referencje, zadbanie o to, żeby nie było nigdzie przesterów, uporządkowanie projektu i ręczne wyczyszczenie ścieżki ze wszystkich błędów, które potem mogą wyjść, jest. Kluczową sprawą zanim przejdziemy do miksu, jeżeli chcemy, żeby nasz miks po prostu był dobry. Dzisiaj to się jakoś szybko uwinęliśmy. Jak na to, że nie czuję się yy, najlepiej to poszło całkiem dobrze. To by było na tyle. Jeżeli ten film uznajecie za przydatny, no to śmiało możecie subskrybować mój kanał. Co środę staram się wrzucić Coś. Dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się wspierać mój kanał. Osoby, które jeszcze to rozważają, to zapraszam do zakładki wspieranie. Możecie zobaczyć sobie, jakie bonusy tam dla Was przygotowałem. No i e, po prostu trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia i twórczej pracy. No i na razie do następnego filmu.